Dawno, dawno temu w Wielkim Królestwie żyło 12 pięknych księżniczek. Każda z księżniczek kochała tańczyć. Któregoś dnia najmłodsza księżniczka wyjrzała przez okno pałacu i zobaczyła czerwone światło świecące w studni w ogrodzie. Więc złapała światło wiadrem i przyciągnęła je do siebie. Co to jest? Wewnątrz wiadra znajdowała się para błyszczących czerwonych butów. W chwili, gdy mała księżniczka założyła buty, zauważyła, że przepięknie tańczy. Nagle pojawiła się mała wróżka. Powiedziała do księżniczki: bądź uczciwa i podziel się butami, inaczej zapłacisz za magię. I zniknęła. Mała księżniczka nie zwróciła uwagi na to, co powiedziała wróżka i nie powiedziała siostrom o butach. Następnego dnia zorganizowano wielki bal. Mała księżniczka założyła magiczne buty i poszła na bal. Jedna z księżniczek zapytała z ciekawością: siostro, wcześniej nie umiałaś tak dobrze tańczyć. Skąd masz te buty? Mała księżniczka powiedziała, że zawsze tak tańczyła i skłamała, że buty dał jej ojciec w prezencie. Nagle buty zatrzymały się, a mała księżniczka upadła z hukiem na ziemię. Mała księżniczka pospiesznie zdjęła buty i pobiegła do swojego pokoju. Wszyscy patrzyli na nią z zaciekawieniem. Następnego ranka jej siostry zapytały małą księżniczkę o buty. Ale tym razem mała księżniczka powiedziała, że zgubiła buty. Jej siostry zorientowały się, że mała księżniczka kłamie. Mała księżniczka ponownie przymierzyła buty w tajemnicy przed starszymi siostrami. Ale buty, zamiast tańczyć, szybko zaciągnęły ją do starej chaty w lesie. Utknęła w ogromnej pajęczynie i nie mogła uciec. Z drugiej strony wszystkie księżniczki były zaniepokojone małą księżniczką, której nie widziano od wielu godzin. Poszły wszędzie szukać księżniczki. Wreszcie, gdy najstarsza księżniczka przechodziła obok chaty, usłyszała płacz swojej siostry. Kiedy weszła do chaty, zastała małą księżniczkę zaplątaną w pajęczynę. Nagle jej wzrok przykuły czerwone buty księżniczki. W chwili, gdy zdjęła je ze stóp, pajęczyny same zniknęły. Mała księżniczka wskoczyła siostrze na szyję i podziękowała. Jej siostra powiedziała, że egoizm to coś bardzo złego i że powinna przeprosić wszystkie siostry. Księżniczki wyruszyły do swojego pałacu.